dalej kontynuujemy temat charakteru. Chcę dzisiaj powiedzieć o tym, co nazywam w swojej nomenklaturze modlitewnej trzy razy nie. Mam taką modlitwę. Trzy razy nie. Często ją powtarzam jak mantrę. Po pierwsze. Pierwsze nie. Jestem nieurażalny. Drugie nie. Jestem nieograniczony. A trzecie nie. Jestem nieprzekupny. Ja tak potrafię siedzieć się, modlić w ogóle. Jak mantrę to powtarzać w imieniu Jezusa. Siedzę i ogłaszam. Jestem nieurażalny. Jestem nieograniczony. Jestem nieprzekupny. I z powrotem, aż mi zaschnie w karle. I co o tym mam powiedzieć dzisiaj? To jest to coś, co we mnie żyje. Księga Izajasza 57, 10 rozdział, 7 werset. Wszechmogący Pan pomaga mi. Dlatego nie zostałem zhańbiony. Dlatego uczyniłem moją twarz twardą jak krzemień. Wiedziałem bowiem, że nie będę zawstydzony. Pierwsza rzecz. Zanim będę mówił o tych nie, chcę zrobić taki pewien wstęp. Pomoc Boga powoduje, że nie ponosisz porażki. Czy ty wierzysz w to, że pomoc Boga powoduje to, że nie ponosisz porażki? Czy wierzysz w to, że pomoc Boga spowoduje, że nie poniesiesz porażki? Nigdy. Ty musisz wierzyć w takie rzeczy. Mając ten obraz przed oczyma, mając takie doświadczenie, możesz utwardzić swoją twarz, czyli pracować na wytworzeniu w sobie niezłomnego charakteru. Wiedząc, że Bóg jest twoim pomocnikiem. Wiedząc, że w związku z tym, że Bóg jest twoim pomocnikiem, nie odniesiesz żadnej porażki. Dopiero to wiedząc, możesz uczynić swoją twarz twardą jak krzemień, czyli pracować nad swoim charakterem. Bo jak tego nie będziesz wiedział, to ty będziesz cały czas się wahał. Nie będziesz chciał trenować swojego charakteru, bo będziesz niepewny. Czy na pewno Bóg będzie zawsze ze mną? Czy na pewno Bóg pomoże mi w każdej sytuacji? Czy na pewno Bóg nie wycofa się? Jeśli te pytania będą w tobie grały, to nie będziesz w stanie stanąć mocno w tej Bożej kuźni i wykuwać swojego niezłomnego charakteru. Bo tylko człowiek, który jest pewny tego, że Bóg mu pomaga i zawsze pomagał będzie i że w związku z tym nie odniesie żadnej porażki, jest w stanie wykuć w sobie niezłomny charakter. Inaczej człowiek się wycofa, bo ta kuźnia Boża będzie za ciężka dla niego, za trudna. Nie będzie też widział jasnego celu przed sobą. Nie będzie pewny. Dlaczego ja wykuwam swój charakter? Czemu ja w tej kuźni się nie nudzę? Czemu mi nie przeszkadza ta cała sytuacja, która tam jest? Bo wiecie, co odkryłem? Że to jest moje dziękczynienie dla Boga. Ja odkryłem bardzo ważną rzecz w mojej relacji z Bogiem. No jak ja mam podziękować Bogu? No jak ja mam być Mu wdzięczny? No jak? Jak to w praktyce zrobić? Jak to zrobić w praktyce? Żeby nie wyglądało to na zasługiwanie. Ano wykuję swój charakter. Ano będę niezłomny od wewnątrz. Boże, będę niezłomny. Posłuchaj. Boże, możesz na mnie polegać. Powiedziałeś tak kiedyś Bogu?
Boże, możesz na mnie polegać? Odważyłeś się szczerze to powiedzieć, bo ja nie mówię o ludziach, którzy mają tylko pół głowy. Wiecie, jak się nazywa ktoś, kto ma pół głowy? Jak? Pół głowy. Nie mówię o półgłówkach, no mamy całe głowy. A więc człowiek z całą głową, kiedy mówi takie coś do Boga, to jest bardzo świadomy tego. No półgłówki to krzyczą, zrobię wszystko dla Ciebie, na krzyż pójdę, dwa razy pójdę na krzyż, dwa się przybić z prawej i z lewej. Tak półgłówki robią. Ale ludzie z całą głową, w pełni władz umysłowych, nie robią takich rzeczy. Oni głęboko przemyślą zagadnienie, uklękną przed Bogiem i powiedzą, możesz na mnie polegać. Kiedy oni tak będą mogli powiedzieć? Kiedy oni będą ciężko pracować w Bożej kuźni nad swoim charakterem, bo wiedzą, co wykuwają. Ja na przykład wiem, że się nigdy nie wycofam. Posłuchajcie. To nie jest związane z moim marzeniem. Czy też to jest związane z tym, że ja mam takie chęci dobre. Ja po prostu się nigdy nie wycofam. Nigdy. Nigdy. W żadnych okolicznościach, w żadnej sytuacji. Nigdy się nie cofnę. Bez względu na to, jaka by była cena. Czemu? Wykułem w sobie charakter. Rozumiecie? Wykułem w sobie charakter. Mój kolega miał wujka. To znaczy, no to dobrze, wujek. Tak powiedzmy, już nie będę dochodził, to się zwie dokładnie. Jego wujek był we wsi kowalem. I jego wujek lubił sobie wypić. Był potężny człowiek. Wiesz, czy wujek? Artura Krzymowskiego. Jego matki, to był kowal we wsi. I on pił i po pierwszej butelce zaczynała się z nim dopiero rozmowa. Bo był małomównym człowiekiem. Najczęściej pytano go, czy jest tak silny jak kiedyś. Bo był znany, że był bardzo silny. I on nie dyskutował z nikim, tylko miał takie dwie rzeczy, które pokazywał. Pierwszą rzeczą było to, że szedł do swojej kuźni i przynosił do tej knajpy kowadło. Kowadło ważyło 80 kg. Rozumiecie, o czym mówię? Brał kowadło i przynosił. A jak mu się nie chciało iść po kowadło, to kazał komuś zdjąć pasek skórzany i go przerywał w rękach. Taki był wujek mojego kolegi. On nie mówił dużo. On albo przynosił kowadło, albo rwał pasek. Było w nim, w tym człowieku, coś niezłomnego. Rozumiecie? Był sławny z tych rzeczy, od początku swojego życia do końca swojego życia. Zawsze to, co robił, przynosiło mu chwałę i splendor. Mówię po ludzku. Niezłomność jest zawsze w cenie. I kiedy ja dziękuję Bogu wytwarzaniem we mnie niezłomnego charakteru, to nie ma nic cenniejszego, co Bogu dać mogę. A On też nic cenniejszego ode mnie nie weźmie. Bo nie ma. Twój charakter to skarb. Wykucie go to skarb. Ale najpierw musisz być pewny, że Bóg cię nigdy nie opuści i będzie z tobą w każdej sytuacji życiowej. Wtedy będziesz kuł i kuł i kuł, aż wykujesz. Coś ci teraz powiem. A jak wykujesz, to już nawet nigdy do głowy ci nie przyjdzie, aby nie wierzyć. Wiecie, do czego doprowadza wykuty charakter? Że w ogóle się nie myśli, aby nie wierzyć. Nie myśli się, aby się poddać.
nie myśli się, nie rzuca się tego na warsztat. Czasami ludzie pytają, czy ty rozważałeś swoje cofnięcie się? Nie, mówię, nigdy. Z chrześcijaństwa. Z życia, inaczej, z życia na tym poziomie chrześcijańskim. Czy ty myślałeś, żeby się cofnąć z tego? Nie, nie myślałem. Nie myślałem o tym. Czemu ja o tym nie myślałem? Ponieważ wytworzyłem w sobie silny charakter, który, posłuchaj, uniemożliwia mi tego rodzaju myślenie. Czyż to nie jest komfortowe życie? Po prostu nie tylko nie ma diabła przy tobie. Rozumiesz, o co chodzi? Bo on nie ma po co być. Ale do głowy ci nie przychodzą pewne myśli. Charakter na to nie pozwoli. Nie pozwoli na to. Jakby jest blokerem programu pewnego. Rozumiesz? Tak jak jest w ogóle zabezpieczenie w komputerze antywirusowe. I ono nie przepuszcza, ta bariera nie przepuszcza pewnych rzeczy. Tak święty, wykuty charakter nie przepuszcza pewnych myśli w ogóle. Ich nie ma. W związku z tym nie ma też czego? No pewnych emocji. To jest rewelacyjna historia. Bo emocje są związane z myślami. Nie ma myśli, nie ma emocji. Dziwnych emocji, skrajnych. Rozumiecie, o co chodzi? Dla mnie to jest komfort. Wytwarzanie w sobie charakteru Bożego to najdoskonalsza forma okazywania wdzięczności Bogu za Jego działania wobec ciebie. Nic doskonalszego nie wymyślisz. Nic nie wyprodukujesz doskonalszego. Rozumiesz? Nic. Rzymian 5:6. Chrystus, posłuchajcie, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Słaby, to słowo przetłumaczone jako słaby, to greckie słowo asthenos, bardzo ciekawe słowo, oznacza bezsilny, chory, biedny. Bezsilny, chory, biedny. Bezbożny, słowo tutaj użyte, to asens, dokładnie świętokradztwo. Ten werset słabość zrównuje z bezbożnością, ze świętokradztwem. Widać tu, że słabość uznana jest za grzech i oznacza przeciwstawienie się Bożemu porządkowi. Słabość to grzech. Powiedz to. Słabość to grzech. To jest bardzo ważne, co powiedziałeś teraz. Słabość to grzech. Bezsilność to grzech. Choroba to grzech. Bieda to grzech. Dziwna ta Ewangelia, co? A to jest Pismo Święte i nie ja go napisałem. Nawet jeszcze nie zdążyłem tłumaczyć tego, żeby się nikt nie przyczepiał. Słaby charakter to źródło grzechu. Słaby charakter to źródło grzechu. Tam się pleni formuła grzechu. Czyli błędów, szeroko pojętych błędów, bo rozumiemy, czym grzech jest. Grzech to błąd. Nieważne jaki, ważne, że błąd. Nieważne, czy skręciłeś w prawo, czy w lewo, jeśli miałeś jechać prosto. To nie ma znaczenia. O, skręciłem w prawo, dojechałem do akwaparku. O, skręciłem w lewo, dojechałem do slumsów. Jakie to ma znaczenie? Jak miałeś jechać prosto. Tracisz czas pod akwaparkiem. Fakt, jest miło i pachnąco. Tam inny traci czas przy slumsach. Śmierdzi jak trzeba. Ale jeden i drugi traci czas. Ten przyjemnie, ten nieprzyjemnie. Obydwaj się starzeją i obydwu przelatuje życie przez palce. Grzech to grzech. Słabość to grzech. Chrześcijanie powinni wyrzekać się słabości. Wyrzekać się słabości.
powinni traktować słabość, jak mówi o tym Pismo, czyli jak grzech. Jakby tak traktowali słabość, to było dobre. Kiedyś byłem na jednym spotkaniu w takim chrześcijańskim ośrodku dla anonimowych, znaczy dla alkoholików. I tam do tego ośrodka przychodzili ci, co sobie nie poradzili w tych AA i w tych wszystkich innych, już tam byli skasowani, przychodzili. I podobało mi się, jak wierzący terapeuta z nimi rozmawiał, z nimi tak zaczął rozmowę, mówi tak. Mówi tak, to było pierwsze spotkanie, mówi tak. Nauczono was na AA, że alkoholizm to choroba. A ja wam mówię, alkoholizm to grzech. Mówi, proszę wyznawać. Mówi, jestem alkoholikiem, czyli jestem grzesznikiem. On im kazał wyznawać. Ty nie mów, że jesteś chory i wszystko okej, bo mi się pojawiła choroba. Szedłem sobie raptem, choroba mi trafiła. Rozumiesz, jednego grypa, drugiego coś innego, mnie alkoholizm trafi. On im odwrócił szybciutko całą rzecz. Całe diabelskie oszustwo im odwrócił. Bo mówienie, że alkoholizm to jest choroba, to jest usprawiedliwienie ludzkiej słabości. A w moim piśmie nie ma usprawiedliwienia dla ludzkiej słabości. Bo jest napisane, Chrystus, kiedy byliśmy jeszcze słabi, we właściwym czasie umarł. Po co umarł? Żebyś nie był słaby. Religia nam władowała taki program popapranych chrześcijan, którzy chodzą, boją się, są załamani, są biedni, są chorzy. Rozumiecie, o co chodzi? Środowisko, które jest wokół nich, wyprowadza ich z równowagi, nie potrafią sobie nigdzie radzić i wmówi im się, Pan jest z wami. Ale w czym Pan jest z wami? Pan jest z wami w prawdzie, mówiącej o tym, że chce was wyjąć z waszej słabości. Chce, żebyście uznali swoją słabość za grzech. Obmyli się w krwi Jezusa i zaczęli budować w sobie siłę Boga z niezmiennym, potężnym Bożym charakterem na czele. Tego chce Bóg ten. Tylko o tym to już się nie mówi. Mówi się, chodź, Pan cię przytuli. Rozumiesz, o co chodzi? Ale nie mówi się, chodź, Pan cię wykuje. Rozumiecie? Nie słyszałem do niego poselstwa jeszcze. Można trzeba sobie napisać, kuźnia Pańska. Rozumiesz? Na siłownię tak uchodzimy, nazywa się kuźnia mocy. Tak mamy siłownię. Z naszym banerem na górze, Kościół chrześcijan pełny Ewangelii. Słaby charakter to źródło grzechu. Rozumiecie, przyjaciele? To bardzo ważne. I nie wolno się usprawiedliwiać. I nie wolno mówić samemu do siebie, wszystko okej, okay, Chrystus za mnie umarł. Chrystus umarł za ciebie, kiedy byłeś słabym, abyś stał się mocnym. Po to Chrystus za ciebie umarł. Primo, żebyś poszedł do nieba, a sekundo, żebyś na ziemi był mocny. Mocny, 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 a nie słaby. Mocny. Chrystus, gdy jeszcze byłeś bezsilny, chory i biedny, we właściwym czasie umarł za ciebie bezbożnego. Ha! Czemu byłeś bezbożny? Czemu byłeś bezbożny? Byłeś bezbożny dlatego, że nie było w twoim życiu Boga. Bezbożny to ten, w którego życiu Boga nie ma. A dlatego, że nie było w twoim życiu Boga, to byłeś bezsilny, chory i biedny. Ale teraz przyjąłeś Jezusa i Bóg w twoim życiu jest. A więc bezsilność, choroba i bieda nie mają prawa do twojego życia. Bo kto jest w tobie? Chrystus. Chrystus. Kozak. Mistrz. Prezes. Rozumiecie, o czym mówię? Chrystus jest w tobie. Chrystus. Dlatego ja tak nie znoszę, jak ludzie narzekają, jak się nad sobą rozczulają, jak się to patrzą w lustro. Jakim prawem? Bo nie Bożym.
Czemu dalej siedzisz przed lustrem, mówisz, że jesteś słaby? Skoro on za słabych umarł, aby byli mocni, no to umarł za ciebie czy nie? Masz go w środku czy nie masz? Ważne pytanie. Kiedy następnym razem ktoś z was by chciał narzekać albo się rozczulać nad sobą, to zadaj sobie najpierw pytanie, czy ja jestem zbawiony? Czy ja narodziłem się na nowo? To jest ważne. Bo skoro narodziłeś się na nowo, to zadaj kłam temu kłamliwemu bytlakowi, który wmawia ci, że jesteś słaby. A ty to łykasz jak kart gruchy. To tak woli wstęp. Wracam do mojej modlitwy 3 razy nie. Nie jestem urażalny. Uraza to niechęć lub żal do kogoś. Uraza to efekt skrzywdzenia. Jeśli ktoś cię skrzywdził, to twoja dusza ma do niego niechęć. Czyli nie chce z nim przebywać i czuje żal. Czyli ma emocje pełne smutku i pretensji. To jest uraza. Nie chce się z kimś przebywać, a na poziomie emocji jest żal, który manifestuje się w smutku i w pretensji. Owe decyzje o nieprzebywaniu z danym człowiekiem oraz towarzyszące temu uczucia smutku i pretensji są spowodowane rozczarowaniem. Ale co mówi Bóg? Kolosan 3:13. Przebacz. Nie wiem, czy zauważyliście, że on tam się nie roztkliwia, co przebacz. Boże, zgwałcili mnie, ty nawet nie wiesz, co to znaczy, ciebie nie zgwałcili. A skąd wiesz? Skąd wiecie, że Jezusa nikt nie zgwałcił? Macie na to jakieś dowody? Nie macie? Bo nikt nie ma. Nikt nie ma. Czy w więzieniu piłatowskim nie zrobili z niego sfera? Nic z tego nie wie. A pismo milczy. Ale w mojej Biblii jest napisane, że doświadczył czego? Każdego bólu, każdej porażki, każdego nieszczęścia, każdej trwogi. A potem poniósł to na krzyż i nie miał żalu. I co powiedział z krzyża? Wybacz im, Ojcze. Amen! Wybacz im, Ojcze, bo nie wiedzą, co czynią. Był jaki? Nieurażalny! I mieszka w tobie. Z całą swoją nieurażalnością. A więc masz siłę do tego, aby być nieurażalnym. Przebaczyć, złamać siłę niechęci. Rozumiesz? I zacząć działać w przeciwną stronę, niż proponuje diabeł. Masz do tego siłę. Jak zaczniesz ją realizować, to twój charakter zacznie być wykuwany. I potężny plaster Bożego metalu pod tytułem nieurażalność. Rozumiesz? Zacznie być w tobie czymś realnym. Wiecie, jak się robi miecz? Nie z jednego kawałka metalu. Z trzech. Najpierw jest kawałek twardej stali. W środku jest kawałek miękkiej i na górze kawałek twardej. I to się skuwa. I to się odpowiednio potem szlifuje. Trzy części składają się na miecz. Wydaje nam się, że jest jednolity, ale powstał z trzech części. Z trzech części. Silny miecz. Powstał między innymi z nieurażalności. Kolosan 3:13 przebacz. Rzymian 12:20. Na kart i napój.
nie tylko przebacz, ale zadziałaj relacyjnie. Nakarm i napój. Chrześcijanie uwielbiają drugą część tego. Wtedy Pan na nich ześle czerwone węgle. Ja słyszałem mnóstwo kazań o tym. O ile ja słyszałem kazań, jak byłem zielonoświątkowcem jeszcze. Jak to pastorzy uczyli, że należy dobrze czynić innym, a wtedy Pan ześle te czerwone węgle. To było takie ważne. Takie ważne te węgle były. Ale jak ktoś się zna troszeczkę na literaturze, to wie, że pierwsze jest ważniejsze niż drugie. Te drugie uzupełnia pierwsze. Napój i nakarm, mówi Bóg. Kogo? Wroga. Wroga. Nakarm i napój. On nie mówi o przyjemnych chrześcijanach, którzy są słodcy jak bułeczka. On mówi o wrogach. On nawet nie mówi o chrześcijanach, on w ogóle mówi o wrogach. Ktoś, kto jest wrogi, nakarm i napój. Chcesz charakteru? Tak? Przebacz, a następnie nakarm i napój. Wejdź w komunikację. Wejdź, chyba że ucieknie. Jak on ucieknie, jesteś wolny, ale jak on nie ucieka, jest wejdź. Po to, że nakarmi ci napojeć. Tu nie chodzi o to, aby enigmatycznie mówić, że nie ma się żalu, ale chodzi o to, aby wyjść na wojnę z urazem. Nie chodzi, żeby mówić, ja nie mam żalu, ja przebaczyłem. Wyjdź na wojnę z urazem, na wojnę idź, idź na wojnę z urazem. Idź na wojnę, stocz wojnę. Rozwal urazę. Wedle zasad Bożych, chcesz charakteru pańskiego? Idź na wojnę z urazem. Musisz być nieurażalny. Twarz twoja musi być twarda jak krzemień. Bo na świecie nie będzie przybywać dobrych ludzi. Rozumiecie? Będzie ich upływać. Im bardziej się zbliżamy do czasu przyjścia Pana Jezusa, to ludzi dobrych będzie upływać. Czytam 20 lat pismo i jasno o tym jest napisane. Będzie upływać, a nie przybywać. Tak? A więc uczmy się mieć twarz twardą jak krzemień. Gdy złamiesz moc urazy przez szczere przebaczenie, nieunikanie człowieka i budowanie z nim relacji mimo skrzywdzenia, oczywiście, jeżeli on ucieknie, to uraza pęknie, a twój charakter zyska miano nieurażalnego. Uraza pod tym pęka. Pod niczym innym. Uraza nie pęka pod zemstą. Rozumiesz? Ona nie pęka pod takimi rzeczami. Ona nie pęka przed walką z człowiekiem. Ona nie pęka tak. Ona pęka przez przebaczenie i przez nakarmienie i napojenie i koniec. I tak powiedział Bóg. A on się na tym zna. Dlaczego on się na tym zna? Bo on nam przebaczył. I nie wiem, czy zauważyliście, w ogóle lubi z nami być. Niektórzy z nas, jak tu siedzimy, sami ze sobą nie lubią być. A Bóg z nami lubi być. To znaczy, że On wie, co to jest być nieurażalne. I Boga nie można urazić. Jak ja słyszę różne głupoty religijne, jak to Bóg się mści. Rozumiesz? Ostatnio list, mówiłem wam, list to bym napisał na parę stron. Jakie tam męki na mnie czekają, jak to Pan mnie pogłębi, tam te moje rzeczy różne, to, że kobietom daje nauczać, że w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Jakie to na mnie jest Pan, to plagi egipskie. I oczywiście to wszystko zrobi Bóg mi. Tam mi napisał, że on mi to zrobi Bóg. To jest tam jasno powiedziane, że to tym zabójcą Ceryńskiego będzie Bóg. Na końcu. Taki występ jest. I na końcu, i to jest najlepsze, i to jest mistrzostwo świata. Błogosławię cię, bracie. Ja myślę, Boga na mnie nazwał. W ogóle rozumiesz człowieku? Pan fiction, mówię, czysty pan fiction. Rozumiesz, nazwał na mnie Boga, pojechał ze mną jak z dziką świnią, rozumiesz? I na końcu przyjdą mnie, błogosławię cię, bracie. Ja mówię, kurczę, to jak on przeklina sobie pomyślałem, wiesz o co chodzi, jak on tak błogosławi.
Wiesz, nie chciałbym w ogóle, żeby mnie przeklął. Rozumiesz? No ale... Dwa. Jestem nieograniczony. Ograniczenie to norma, pewien system, który krępuje ludzką swobodę. Pewien system ogólnie przyjętych norm. To jest ograniczenie. Również ograniczenie to jest brak szerokich horyzontów myślowych. Słowa "wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie" dotyczą przede wszystkim uwolnienia swojego umysłu z panujących tam ograniczeń. Te słowa "wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie" nie dotyczą tego, że na łapu capu leci się do przodu, bo się jest odrodzonym z Bożego Ducha i się uważa, że wszystko się wie, że wszystko się rozumie i nigdy człowiek się nie potknie. To nie jest ta metoda, to nie to. Rozumiecie? Bo to jest jakby niewykorzystanie masy elementów pobocznych, które daje Bóg, na przykład takich jak szeroko pojęta perspektywa prorocza, czyli że warto wiedzieć, kiedy iść, dokąd iść i z kim iść. Rozumiecie? I dopiero znajduje się odpowiednie pole. Ludzie myślą, że polecę, znajdę pole. Ja mówię, ale z czym? Są różne pole. Możesz znaleźć pole z kaktusami. Na przykład 100 hektarów pod kaktusy zasiane. Wiesz, o co chodzi? Co będziesz tam robił? Uważał będziesz jedynie. To będzie twoje funkcjonowanie na tym polu, które znalazłeś z Bogiem. Resztę życia spędzisz, aby uważać. No są inne pola, tak? Chodzi o to, żeby odpowiednie pole znaleźć. Ale "wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie" oznacza zdjęcie barier w swoim umyśle. Tu nie może być bariery. Żadnej. Prorok mówi, Izajasz 1:5. Nadal trwacie w odstępstwie. Cała głowa chora i całe serce słabe. Odstępstwo powstaje w głowie i to ona wpływa na całego człowieka. Dalej, 2 Koryntian 6:12. Ciasnota jest w sercach waszych. Ograniczenia w głowie wpływają na ograniczenia w życiu. Kiedy tu nie ma ograniczeń, nie ma ograniczeń w życiu. My nie mamy swoją wiarą walczyć o zdjęcie ograniczeń w życiu, tak jak wielu chrześcijan robi. W imieniu Jezusa ogłaszam, że Henek, który stoi mi na drodze, ma umrzeć. Ten dom, który mi zasłania światło, ma spłonąć. Rozumiecie, chrześcijanie wiarą próbują regulować rzeczywistość wokół nich. Nie działa to tak. Trochę ci się tam uda. Ale przede wszystkim musisz wiarą wyregulować swoją głowę, tak aby nie było tu ograniczeń. Ograniczeń, jakich żadnych. Za wyjątkiem granic prawdy i miłości. Nie ogranicza tylko prawda i miłość, nic więcej mnie nie ogranicza, nie mam żadnych ograniczeń. Żadnych. Żadnych. Mieszkam w Polsce. I teoretycznie obowiązują mnie wszystkie prawa w tym kraju. Rozumiecie? Tylko że ja mam wszystkie prawa w tym kraju, wszystkie prawa, wszystkie, od konstytucyjnych, kodeksowych, moralnych, wszystkich odsunięte na dalszy plan. Mnie to w ogóle nie interesuje. W ogóle mnie to nie interesuje. Wiecie, kiedy mnie to interesuje? Kiedy mam to wykorzystać do odpowiednich działań lub zadziałać w taki sposób, aby nie wejść w konflikt z szeroko pojętym prawem w tym kraju, aby nie iść siedzieć do pudła. Nic poza tym. Ja mam w ogóle wywalone na prawo. Czemu? Bo to by mnie ograniczało. Ja bym był ograniczony. Myślowo ograniczony. Tego nie wolno. Tamtego nie wolno. Ten film o tej królowej brytyjskiej, on mnie rozwalił. Ja naprawdę nie wiedziałem, że tam jest takie szambo. Ja wiedziałem, że jest szambo wszędzie. Ale ja myślałem, w ogóle wiesz, może tam jest takie mniejsze albo bardziej pachnące.
Człowieku, straszny szambo. To jest w ogóle film fabularny, tylko oparty na konkretnych dokumentowanych faktach, nie? Jakby, jak wygląda wewnętrzne życie dworu brytyjskiego. Jakie tam są niuanse. Rozumiecie? I jak trzeba to przewalczyć, żeby być normalnym, żeby nie zwariować. Tam się okazuje, są przepisy sprzed 500 lat chyba. Rozumiecie? Szok. I oni ich do dzisiaj przestrzegają. A jak ktoś ich nie chce przestrzegać, to się wow, jak to? Co to jest? Świat jest nafaszerowany takim gównem. Rozumiecie, o czym mówię? Nafaszerowany. I teraz w twojej głowie nie może być ograniczeń. Bo będzie powstawało odstępstwo. Ograniczenia w twojej głowie będą powodowały, że odstępstwo przyjdzie do ciebie, czyli zwiedzenie. Odstępstwo, czyli zwiedzenie. Ludzie, którzy od nas podchodzili, mieli ograniczenia w głowie. Ograniczeni byli. Nie chcieli się poszerzyć. Tak samo z Koryntu ludzie szykanowali Pawła i Paweł do nich mówi: ludzie, nie ma ciasnoty z naszej strony, jest ciasnota w sercach waszych. Wy źle rozumiecie, macie ograniczenia. Jesteście ograniczeni. Człowiek ograniczony w swoich poglądach i przeżywalności emocjonalnej to człowiek, który ogranicza Boga w sobie. Rozumiecie? Abyś mógł zwycięsko chodzić z Bogiem, to musisz być nieograniczony w swojej głowie. Zero ograniczeń. Wtedy będziesz zwycięsko chodził z Bogiem. Paweł często pisał: czemu wy znowu ograniczenia macie? Mówi, nie dotykaj, nie smakuj, nie ruszaj. Paweł mówi, że to tylko niszczenie przez samo używanie. Rozumiem? Tego ci nie wolno, tamtego ci nie wolno. Bo to chrześcijaństwo jest kojarzone z takimi rzeczami, gdzie mówią: nie oddam życia Jezusowi, bo mi nie będzie wolno. A co ty chcesz? No ja bym chciał być wolny. To dobrze. A ja chcę ćpać. Ćpam. To u was można ćpać? No można, tylko się nie handluje. Mamy takie zasady kościelne, że nie handlujemy tu browarem. A mogę ćpać u was? Ja mówię, może, tylko nie na tyle. No na ćpany mogę przychodzić. Myśli, to jest nienormalne, ja mówię, no co jest nienormalne? To, że u nas można ćpać, czy to, że ty chcesz ćpać? Co jest nienormalne? Porozmawiajmy. O normach. Mówię, coś ci powiem, bo przebywasz realnie w obecności Ducha Świętego z otwartym sercem, to nie będziesz miał spojrzeć na to wolę. Koniec. Do głowy ci nie przyjdzie, żeby zamulić sobie bańkę. Bo będziesz tak szczęśliwy, że twoja głowa pracuje na czystych parametrach, że nie będziesz chciał zamulić sobie głowy. Jak to nie będę chciał? Ja mówię, nie. Mówię, nie będziesz, a mogę? Ja mówię, możesz. Mówisz, waląc se krewy, jak stąd do McDonalda. Człowieku, rozumiesz, o co chodzi? Tylko przyjdziesz tu i będziesz mi zazdrościł. Rozumiesz? Bo znowu ty będziesz nieszczęśliwy, a ja będę szczęśliwy. I dojdziesz do wniosku, nie no, coś jest nie w porządku z tym wszystkim. Ale te ograniczenia powodują, że ludzie idą w odstępstwo, bo oni odchodzą od nurtu, mówiąc, czegoś nie wolno. Nie wolno. Zweryfikuj swoje poglądy, sprawdź, czy cię nic nie ogranicza. Bardzo was o to proszę. Musicie być nieograniczeni. Jeżeli cię coś ogranicza, bądź szczery w tym. Przyjdź przed Boga i powiedz: Boże, pokaż mi, co mnie ogranicza. A wyłóż mi mój umysł na tacę. Chcę zweryfikować swoje poglądy.
Czy ja mam gdzieś barierę? Czy ja mam gdzieś barierę? Rozumiesz? Zobacz, jakie miałeś doświadczenie, jaka religia cię dotknęła. Czy moralność cię dotknęła? Może jesteś moralny jeszcze? Rozumiesz? Może masz te rzeczy? Jak tak, to znaczy, że ograniczasz Boga. Bo Bóg jest osobą, która ma naprawdę dobre doświadczenia. Nie ma traum. Bóg nie jest religijny. Bóg nie jest moralny. Rozumiecie? W ogóle nie wiem, o co chodzi. Tak ty to masz w głowie, to go ograniczasz. Bo on by chciał rozpędzić twoje życie, ale ty mówisz, Panie, nie, bo nie bardzo, bo tu jest taka sytuacja, że no ja nie jestem na to gotowy. A ja doprowadziłem swój charakter do takiego miejsca, że dzisiaj jestem przed Bogiem w stanie powiedzieć, Boże, jestem gotowy na wszystko. Zjeżdżaj, jestem gotowy na wszystko. Rozumiesz? Bo ja wiem, że On mnie nie oszuka, On mnie nie okpi, On mnie nie wykorzysta, On mnie nie załaduje w jakiś kanał życiowy. To ja się otworzyłem. To jestem gotowy na wszystko. Jestem nieograniczony. Jeżeli rozumiesz, o czym mówię, i namierzysz intruza, to wyjdź na wojnę z ograniczeniami w twoim życiu. Idź na wojnę. Zrób coś, co do tej pory uważałeś, że nie możesz zrobić. Pójdź gdzieś, gdzie do tej pory uważałeś, że pójść nie możesz. Idź, zrób. Rozumiesz? Wejdź w coś, w co uważałeś, że nie możesz wejść, bo masz za mało siły albo mocy. Rozumiesz? Modlitwa, wyznanie, odważne ruchy życiowe. A ryzykowne wielokrotnie. Teoretycznie, bo tak naprawdę tam nie ma żadnego ryzyka. Ale na początku, kiedy myślę, tak może być, to jest ryzykowne. Tak! Wychodzenie poza swoje ograniczenia jest ryzykowne dla naszego umysłu, bo my nie wiemy. Nigdy tam nie byliśmy, nie wiemy, co nas spotka. Robert jakiś czas temu powiedział mi o lodach marki Häagen-Dazs. Zapamiętałem to. Ale ja zawsze lubiłem konkretne lody. Śmietankowe, czekoladowe, bakaliowe i czasem pistacje. I nic więcej. Ja innych lodów nie jadałem. Teraz byłem w Żabce, wjechałem w ogóle w szafę, która tam była, przewaliłem wszystko, wybrałem wszystkie Häagen-Dazy. Zmierzyłem pojemność mojego, co to jest, zamrażalnik, to się nazywa. Zostało miejsce, poleciałem do Biedronki, poprawiłem. Dlaczego? Bo rozpoznałem smaki, które nawet nie do końca wiem, jakie są. Tam jest to napisane, ale to jest napisane nie w polskim języku. Ja nie czytam to pomieszczam. Jedno to słony karmel to rozpoznam. Ja w ogóle nigdy nie jadłem słodego karmelu. Słony karmel to w ogóle mówię. To się nie można tego zjeść. Ale ja tylko takie lody teraz mam. One są lekkie. One są super. One w ogóle są bardzo dobre, to są lody. Dla nas już to miejsca. Rozumiesz? Powiadamy, to dlaczego? To na pewno nie sprawdziłeś, nie to. Co ja mam sprawdzić? Co ja mam sprawdzać? Ja w to wiadę. Dlaczego w to wiadę? Ponieważ tak się likwiduje ograniczenia. A nie, sprawdzę, czy tam mnie coś nie ugryzie. Tak się nie likwiduje ograniczeń. Rozumiecie? Tak się nie likwiduje. Tam się wchodzi. Tam się wchodzi. A jak tam coś się wydarzy, Bóg jest z tobą. Bóg jest z tobą. Intencję masz zdrową, amen. Prawdę znasz, amen. Kochasz, amen. To idź, gdzie? Wszędzie. Wszędzie się właduj.
swojej głowie najpierw. Otwórz to, otwórz, 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 otwórz. Żeby On mógł działać. Żeby Twój charakter był nieograniczony. Żebyś miał taką cechę jak On. Taką cechę. Twój charakter musi być naszpikowany nieograniczalnością, bo Bóg jest nieograniczony. I moje trzecie nie, jestem nieprzekupny. Przy wyjściu Salomona 15:27. Burzy swój dom ten, kto jest przekupny. Zapamiętaj te słowa. To jest bardzo poważna rzecz. Burzy swój dom ten, kto jest przekupny. Kropka. To jest Boża zasada. Duchowa zasada. To nawet nie jest Boża zasada. To źle ja nawet wam mówię. To jest duchowa zasada. Czyli to jest jedna z kluczowych zasad rządzących światem duchowym i fizycznym. Bo świat fizyczny jest poddany światowi duchowym. Przekupić kogoś oznacza zjednać go sobie, dając mu coś wartościowego w zamian. Problem polega na tym, że człowiek słabego charakteru najczęściej przekupuje sam siebie. I to jest największy problem. Czyli po prostu chodzi na kompromisy. Sam ze sobą. Nie wiem, czy zauważyliście, jak łatwo jest sobie poluzować. Sobie. Po cichu. Tak po cichu, że nawet Bóg nie wie. Wszyscy wiemy, co robimy po cichu. Także Bóg nie je. Wiecie, o czym mówię? To jest bardzo ważne. Nigdy o tym nikomu nie mówisz. Mówisz Bogu, spowiadasz się z tego, powiem Ci, co robisz. Wchodzisz w kompromis, spowiadasz się z tego Bogu, nikomu o tym nie mówisz, ale potem znów to robisz. I znów się Mu spowiadasz, bo wiesz, że jest łaska dla Ciebie. Korzystasz z tego pierwszego stopnia w tajemniczeniu. Pierwszy stopień w tajemniczeniu. Łaską jesteśmy zbawieni. Rozumiesz? I to działa, i działa. Czy to będzie działać do końca życia? Amen. Do końca życia możesz w swoim malutkim, popapranym ogródeczku robić różne dziwne rzeczy. Możesz. Czy będzie działać łaska? Zawsze. Czy wytworzysz charakter przy tym? Nigdy. A zatem, czy dobrze podziękujesz Bogu? Nie. Paradoks miłości. Zawsze i tak wyjdziesz z tego miejsca na poziom zero, ale nigdy nie ruszysz wyżej. I dla mnie to jest za mało. Ja jestem nieprzekupny. Ja. To jest moja modlitwa. Przypowieści Salomona 24 rozdział, 33-34. Trochę się prześpisz, trochę podrzemiesz, trochę założysz ręce, aby odpocząć. A wtem zaskoczy cię głębokie ubóstwo, jak włóczęga i niedostatek, jak zbrojny mąż. Te wersety nie mówią tylko o lenistwie w temacie pracy, ale przede wszystkim mówią o przekupywaniu samego siebie. Przekupywanie samego siebie. Robienie sobie dobrze. Człowiek przekupujący sam siebie to człowiek wygodny, który nie chce zejść z pułapu swojej wygody. On nie chce zejść z tego pułapu. Ten pułap mieści się w gabarytach jego moralności, a więc mamy człowieka z ograniczeniami. To się tam mieści. Nie mówimy tutaj o jakichś strasznych występkach. Nie. Mówimy o wygodnictwie. O robieniu swojemu ciału i duszy dobrze, a nie wprowadzaniu go w stan dyscypliny, która podniesie ci piętro wyżej. Ty jeszcze nie wiesz, co tam jest, bo tam nie byłeś.
żeby się tam dostać, nie przyjedzie święta winda, rozumiesz, i nie podkręci cię tam. Rozumiesz? Takiego czegoś nie ma. Tam będziesz musiał zbudować schody i wejść. Tam cię wniesie twój charakter. Bycie... Jeszcze inaczej, dla takiego człowieka, człowieka wygodnego, życiowa dyscyplina jest czymś ponad jego możliwości. Tak on twierdzi. Dyscyplina jest ponad możliwości. Znowu się nie modlę. Znowu się nie modliłem. Znowu nie czytam pisma. O, znowu mi się to przydarzyło. Panie, pomóż mi czytać pismo. Panie, pomóż mi modlić się. Boże, pomóż mi spędzać czas z Tobą. Boże mój. Ile się nie modlę? Już teraz 3 tygodnie nie miałem komory. O, Boże, pomóż mi przyjść, Duchu Święty. Ilu z Was takie modlitwy znosiło różnego rodzaju, w różnych etapach życia, wiecie najlepiej. Ale on nie przychodzi. Dlaczego on nie przychodzi? Bo to nie jest jego robota. To nie jest jego robota. Kiedyś pewien kaznodzieja modlił się do Boga. Nie żyje to. Mogę powiedzieć, jak się nazywało. Jak się to nazywa? Co drogo jechała Agata i wpadł od tira? Wilkerson. Psioczył pod tira. Zatrzymajmy się w tym momencie. Wiecie, kim był Wilkerson? Jak nie, to poczytajcie o tym. Wspaniały kaznodzieja. To on wymyślił Team Challenge. Coś, co w Polsce ma tylko nazwę. Ale on wymyślił prawdziwy ten challenge. Był wspaniałym Bożym człowiekiem. Póki nie zaczął krytykować publicznie Bożej mocy. Zaczął publicznie krytykować Bożą moc. Upadki pod mocą, manifestacje Ducha Świętego. Rozumiecie? Postarzał się i nie wiem, co mu się stało. Po prostu jadąc jezdnią ze swoją żoną, zjechał na drugi pas, gdzie jechał tir. Tak się skończył żywot naszego brata. Spotkamy się z nim w niebie. Ale modlił się kiedyś, kiedy był w dobrej kondycji, tak do Boga. Panie! Obudź mnie rano. Tak bardzo rano, abym mógł słyszeć Twój głos. I modlił się tak tydzień. I pod koniec tygodnia Duch Święty do niego powiedział tak. Wstań rano, a będę do Ciebie mówił. Rozumiecie? On modlił się, Panie, obudź mnie tak bardzo rano, budź mnie tak bardzo rano, bym mógł słyszeć Twój głos. A Bóg powiedział, wstań rano, a będę do Ciebie mówił. Bo łatwo się wstaje, jak Cię budzi Duch Święty. Ale jeszcze nikomu się nie wyrobił od tego charakter. Jeszcze od budzenia przez Ducha Świętego nikomu się charakter nie wyrobił. Ale od wstawania samemu rano, rozumiesz? Aby się modlić, czy w nocy, wyrabia się charakter. Rozumiesz? Stajesz się nieprzekupny. Nie można Cię kupić. Przychodzi do Ciebie zmęczenie i ciszę przed ucha. Słuchaj, prześpij się. Idź spać. To jest takie dobre. Jak Ty jesteś przekupny, to powiesz, okej, okay, ta waluta mi pasuje. Jak jesteś nieprzekupny, to jest pójdziesz, obmyjesz twarz w zimnej wodzie. Mało twarz, umyjesz nogi w zimnej wodzie. I pójdziesz się modlić. Rozumiesz? Ja Ci pokażę.
pokazuje tylko małe elementy tego, czym jest autoprzekupność. Widzicie już to? To jest bardzo łatwe. Najczęściej Boży ludzie przekupują sami siebie. Nie innych. Kiedyś ktoś do mnie powiedział, wiesz, mówi, jadę do takiego kraju, gdzie trzeba dawać łapówki, ale ja jestem chrześcijaninem. Ja mam tam do zrobienia ważne sprawy, ale ja nie będę tam dawał łapówek. Ja mówię, dlaczego nie będziesz dawał łapówek? No bo ja nie jestem przekupny, nie będę przekupywał. Jest napisane w ogóle, żeby nie dawać łapówek. Ja mówię, nie, no tak nie jest napisane w całej Biblii, czy ta Biblia tyle lat. Jest napisane, żeby nie brać łapówek. To mogę dawać łapówki? Ja mówię, jasne. Jak jest święta sprawa, nie rozumiem, czemu nie. Jak od tego, że jest jakiś bydlak na urzędzie, który zatrzymywałby moją drogę do tego, aby przyprowadzić ludzi do Jezusa w takiej czy innej konfiguracji i żądałby jakichś pieniędzy, to by był pierwszy, który by mu dał, żeby w kościele zbierał kasę na łapówkę. Przecież to jest normalna procedura. Ham zapłaci za to przed Bogiem. Ale ja nie mam czasu na to, rozumiecie, żeby się bujać z tym, tylko muszę go usunąć. Mam dwie opcje. Albo wykopię dół po krótku, ale na to nie pójdzie, że ten bratanie się odtrzymał, żeby pomóc. Rozumiesz? Albo go przykopię. I wtedy się wszyscy na to złożą. Trzeba być mądrym. Problem z przekupywaniem jest tu. Przekupujemy siebie. Jesteśmy wygodni. Nie pasuje mi ta praca jest jakaś taka, ja mówię, jaka jest ta praca? Powiedz mi, jaka ta praca jest? No taka, ja mówię, jaka? Taka pracująca, tak? Trzeba iść pracować, tak? Trzeba wstać rano? Trzeba iść do pracy? No to jest taka praca właśnie, ja mówię, widzisz. Zupełnie wyczerpuje pełną definicję pracy. Praca taka ma być. Praca jest pracująca. Ale ja myślałem, że praca jest niepracująca? Praca jest pracująca. Pracująca. Nieważne, jaką pracę wykonujesz, ale jest pracująca ta praca. Kiedy nas nie ma tydzień w kościele tutaj, rozumiecie? To nasz dzień wygląda mniej więcej w ten sposób. Już było tak bardzo często, że zamieniliśmy kilka słów rano, a potem spotykaliśmy się po 20. Tak, dzień w dzień. Rozumiecie? Albo byliśmy w przelocie. Cały czas. To Agata rozmawiała, to ja rozmawiałem, to ona coś pisze, to ja coś piszę, to tu się robi, to tam. Cały czas jest ruch. Cały czas jest praca. Są różne prace, ale zawsze praca jest pracująca. A człowiek, który sam się przekupuje, on będzie myślał, nie no, to taka specjalna praca jest dla mnie, taka praca z łaski, taka praca z krzyża. No się modli, Panie, chce mieć taką pracę z łaski, z krzyża, taką pracę, żebym ja się tam nie zmęczył, nie napracował, żebym też, Panie Boże, do tej pracy nie chodził. Chcę taką mieć pracę, Panie Boże, żeby ta praca w ogóle, ona była taka, że tak posiedzę, poczytam pismo, pomodlę się i mam też pieniądze. Wtedy Ci dam łaskowi 10%, Panie, i tak będziemy sobie żyć. Potem się taki człowiek dziwi, wiesz, że nie tylko nie ma relacji z Bogiem, to nie ma relacji z normalnymi ludźmi. Rozumiesz? On się dziwi. To jest przekupny człowiek. Przekupny. Bycie nieprzekupny wobec siebie to obowiązek każdego Bożego człowieka. Nie pozwól na to, aby duchy kompromisu zdominowały Twój charakter. Nie przyglądaj się na wielkie kompromisy. Spójrz w siebie i zobacz, czy idziesz w kierunku dyscypliny codziennej. Codzienna dyscyplina. Kto Ci ma ją narzucić? Sam sobie ją musisz narzucić. Sam. Pełna dyscyplina. W każdym
każdej dziedzinie. Wtedy przekupstwo nie przyjdzie. Rozumiesz? Nie przyjdzie. Tak jak z dietą. Jest dieta i jest dieta. Po prostu. W lutym minie 10 lat, jak systematycznie trenuję. 10 lat. Jak dbam o swoje zdrowie, jak jem w odpowiedni sposób. Rozumiecie? A ludzie by chcieli coś tak. Mówią, łaska jest. Łaska jest po to, żebyś miał siłę wejść w zdyscyplinowane życie. Po to jest łaska. Abyś miał siłę wejść w zdyscyplinowane życie. Czy bez dyscypliny idzie się do nieba? Oczywiście. Czy zbuduje się charakter? Nie. Czy zatem podziękuję się, należycie Bogu? Nie. Jeżeli namierzysz w sobie jakiekolwiek wygodnictwo, to uderz w nie decyzją o dyscyplinie. Antidotum na przekupstwo, czyli wygodnictwo, jest dyscyplina. Nie ma innego antidotum. Rozumiecie? Nie ma innego antidotum. Nie ma pstryknięcia, nie ma położenia rąk, nie ma takich rzeczy. Na różne rzeczy w Królestwie Bożym są różne metody. Na jedne jest nałożenie rąk, na inne jest wyrzucenie demona, na inne jest zadziałanie w nadnaturalny sposób. Rozumiecie? A na inne jest dyscyplina. Zakłóż przekupne myśli i nie ogłaszaj, że nic nie może cię przekupić. I ogłaszaj, że nic nie może cię przekupić. Ogłaszaj to. Mów, jestem nieprzekupny. Módl się tak. Jestem nieprzekupnym człowiekiem. Jestem człowiekiem nieurażalnym. Jestem człowiekiem nieograniczonym i jestem człowiekiem nieprzekupnym. Chcę, aby mój charakter był wykuty jak miecz pański z tych trzech elementów. Chcę być takim mieczem Boże w środku. Chcę mieć taką konstrukcję w środku. Konstrukcję złożoną z bycia nieprzekupnym, nieograniczonym i nieurażalnym. Chcę taki być, Boże, i zrobię wszystko, aby takim być. I On będzie w tym z Tobą. On Cię będzie w tym prowadził. On będzie Cię tego uczył. Będzie dawał Ci też możliwości, abyś mógł realizować w ogóle te rzeczy. On to zrobi. Tak jak się opiekuje Tobą i zajmuje Tobą w każdej innej dziedzinie, tak w tej dziedzinie również będzie się zajmował. Bo to czyni z Ciebie wielkiego człowieka. A wielcy ludzie oddają chwałę wielkiemu Bogu. Wielcy ludzie. I nie mów już nigdy, że jesteś słaby. I nie mów, Boże, jestem słaby. Miej mnie za wytłumaczonego. Boże mój. Ja kocham te teksty Boga. Pamiętacie, Jeremiasz przychodzi i mówi, a ja tak mówi, nie za bardzo. Ja tak nie za bardzo się nadaję do prorokowania. I odpowiedź jest Boga w ogóle. Przed Twoim narodzeniem uczyniłem Cię prorokiem. Kropka. No to jest załatwione już, Jeremiasza. Taki się urodziłeś. No. Taki numer Ci wywaliłem. Teraz idź prorokuj. A nie będę prorokował, tu zgnijesz. Rozumiesz, co chodzi? Prorok, który nie chce uwalniać perspektywy prorokiej, zgnije. I koniec. Od środka zwariuje. Stanie się pośmiewiskiem. Czyli Bóg nas trochę załatwił. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Trochę jesteśmy skazani na to, jacy jesteśmy. Bóg Cię w konkretne rzeczy już jakby tu przyszedłeś na ten świat z konkretnym potencjałem. I teraz Ty trochę nie masz wyjścia. Potem się wziąłeś, nawróciłeś. Zauważ teraz. Potem się jeszcze nawracasz do tego wszystkiego. Już w ogóle to, co włożone zostało w Ciebie przed założeniem świata, w tej chwili widzisz i wiesz, jak użyć. No kurczę, załatwiony jesteś.
Że jak tego nie zrobisz, to zgnijesz. Charakter musi być przez ciebie potraktowany jako rzecz stała, tworząca się w tobie. Musisz przykładać do tego dużo uwagi, pracować nad tym. Jak już wcześniej mówiłem, nie przejmować się, że coś nie wyjdzie, bo to wyjść musi, kiedy stosujemy odpowiednie metody. Dbajcie o charakter. Wstańmy, proszę. Ojcze, dziękujemy Tobie za te słowa. Ojcze, ja modlę się w imieniu Jezusa i dziękuję, że te słowa docierają głęboko do ludzi. Ojcze, dziękuję, że każde z tych słów wykonuje pracę w ludziach. Że każdy umysł, i mój również, jest przemijany przez te słowa. I idziemy dzisiaj krok dalej, Duchu Święty. A nasze charaktery będą budowane przez Twoją moc i Twoją mądrość. I przez nasze zaangażowanie. Amen.